Niemal 84,5% młodzieży w całym kraju zdało egzamin maturalny. To lepszy wynik niż w ubiegłym roku, w którym było to 78,2% absolwentów. Wielkopolscy uczniowie w tym roku wypadli gorzej niż ich rówieśnicy z innych województw. W naszym regionie pozytywny wynik zobaczyło 83,2% młodzieży. Jeśli chodzi o przedmiot, który będzie się śnić maturzystom po nocach, to jest to niezmiennie matematyka. Królowa Nauk pokonała 12% maturzystów. W Wielkopolsce nie zdało jej natomiast 13% absolwentów. W tym roku uczniowie szkół ponadpodstawowych podchodzili do dwóch różnych wersji egzaminu. Jest to pokłosie reformy edukacji i podwójnego rocznika. Nowa matura poszła uczniom lepiej. Jedynie co dziesiąty wielkopolanin jej nie zdał. Tak zwana matura z 2015 roku ma większy odsetek niezdawalności. Blisko 1 czwarta uczniów nie poradziła sobie z nim. Do tego wariantu podchodzili głównie absolwenci Gimnazjów i czteroletnich techników. Maturzyści, którzy nie zdali jednego przedmiotu, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu błażej Filipiak puls dnia.